Hello, hello, witam. Tutaj Huntak, Skyrim. W końcu, co? 2 tygodnie z rzędu już mi się na środę nie udało wyrobić. W ogóle w tym tygodniu to troszkę zapomniałem, ale kurczę, ja tam miałem jakąś tam wstawkę tutaj na początku, za poprzednim razem jak to nagrywałem, ale skracając całą historię, po prostu no dalej jakieś tam problemy z komputerem, chyba z przegrzewaniem się karty się dzieją. No i właśnie jak nagrywałem tutaj, próbowałem nagrać ten odcinek, który powinniście widzieć tydzień temu, no to mi po prostu komputer już odmawiał totalnie posłuszeństwa, więc tamten wieczór poświęciłem po prostu na ogarnięcie kompa, na wymienienie pasty na procesorze GPU, tak, czyli na karcie graficznej. Wymieniłem pastę, wydawało się, że jest wszystko ok. No teraz na przykład włączyłem sobie monit i mam 34 stopnie Celsjusza w teorii na grafice. Natomiast już raz się zdarzyła podobna sytuacja już po wymianie pasty i przez to też straciłem jakiś tam fragment odcinka z spraya. No także no. Mniejsza z tym, więc jak już wyjaśniliśmy tą sytuację, że tutaj się jaje działy i dlatego się opóźniło i dlatego no, coś tam straciłem, tak więc mieliśmy dojść, coś tu chyba na początku jeszcze zrobiłem, ale w każdym razie mieliśmy się spotkać z tą laską, Jezus Maria, tutaj gdzieś jest, z Karliak, mieliśmy się znaleźć w wyszczerbionej bani, no i właśnie do niej wchodzimy. To nie, w sumie nic nie straciliście. No i tu Brynjolf sobie chodzi. Proszę, opuśćcie broń, żebyśmy mogli porozmawiać. Mam dowód, że wyprowadzono was w pole. Żadnych sztuczek, Karliach. Albo zatmugę cię, nim zdążysz mrugnąć. A, ja tam chyba jakieś zadania tylko poddawałem, ale to nieistotne. Mam dziennik Galusa. Jego zawartość jest A wiem, jedyne co straciliście to to, że nie mogłem sobie wejść normalnym wejściem do wyszczerbionej bani, tym wiecie, tam od cmentarza, tam się guziczkę klika w krypcie i się przechodzi. Nie mogłem, musiałem wejść powiedzmy starą drogą od targowiska i przejść te wszystkie te pierdoły i tak dalej, no i no jesteśmy. Zobaczmy, to niemożliwe. To nie może być prawda. Znamy Mercera od bardzo dawna. To prawda, Brynjolfie. Co do słowa. Mercer od lat okradał gildię tuż pod waszymi nosami. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, czy panna mówi prawdę. Delwinie, otworzysz skarbiec. Bryn, poczekaj na chwilę. Delwinie, otworzysz skarbiec. No otworzę, co tam nie otworzysz, jak otworzę. Mercer od lat okrada nasz skarbiec. Gallus badał tę sprawę, nim został zamordowany. W jaki sposób Mercer dostał się do skarbca, który otwiera się 2 kluczami? Przecież to niemożliwe. Włamał się do środka. No, to on tam ma jakieś specjalne skille, nie? Mają zamki, jakie można kupić. Nie da się ich otworzyć wytrychem. Nie musiał używać wytrycha. O co jej chodzi? Delwinie, użyj swojego klucza do otwarcia skarbca. Chyba 2 klucze albo coś. No pewnie ma podrobione klucze. No, jaki problem. No teraz tak, Delwin podejdzie, użyje swojego klucza, a później Brynjolf musi też podejść, użyć swojego. Użyłem klucza, ale skarbiec dalej jest zamknięty na 4 spusty. Teraz użyj swojego. No to będę pisaliście mi o tych półkach i faktycznie czasem znajduje się pewne itemy, które jak się oddaje Delwinowi, to właśnie pojawiają się tutaj na tych półeczkach. 8 bóstw. Pusto. No i proszę bardzo. Wszystko przepadło. Wszystko wygołocił. Wszyscy. Skrzynki pootwierane. Nawet specjalnie zrobili model otwartej skrzynki, żebyśmy mogli zobaczyć, że wszystko zabrał. Jakieś stalowe topory tylko zostały. Co za sztuczny syn. Zabiję go. Vex, odbórz to. W tej chwili. No, wiecie, spokojnie. No właśnie. Musimy zachować spokój. To ja się tu namęczyłem, żeby te rzeczy tu przynieść. Znaczy, wiecie, odbudować gildię, a ten kutas się wziął i ukradł wszystko. Gdybyście zobaczyli Mercera, natychmiast po mnie przyjdźcie. Najlepiej odetnijcie mu nogi. Okej, musimy teraz pomówić z Brynjolfem i rzecz, którą wy mówiliście mi wcześniej, że tam jak dla Delwina zrobiłem te specjalne misje, to było, że tam w bani pojawił się nowy kupiec i to nie jest tu, tylko tam, w tym drugim pomieszczeniu, tam gdzie normalnie siedzą. Dobra, to pójdziemy, wam to pokażę. Pogadajmy z nim. Słuchaj, zanim ci pomogę wyśledzić Mercera, muszę wiedzieć, co powiedziała ci Karlia. Wszystko, co ci powiedziała. Dobra, powiem wam tyle, że z odczytu wychodzi 63 stopnie Celsjusza na GPU, więc nie jest źle.
Okej, okay, po pierwsze to tak. Karjak stała za złotoblaskiem i czerwoniakiem. Próbowała oczernić Mercera w oczach Maven, co? Sprytna, nie? No tak, niby Mercera, to niby cała gildia przez to cierpiała. Mercer zabił Gallusa, a nie Karjak. Tego się obawiałem. Sądząc po ostatnim wpisie w pamiętniku Gallusa, był bliski ujawnienia gildii działań Mercera. Mm-hmm. Coś jeszcze? No i Gallus, Karliach i Mercer należeli do słowików. Co? Chujwieki moni są słowiki? Do końca. Ale zawsze myślałem, że to tylko bajka. A czy, że słowiki to niby tam kroją czegoś tam, nic tak? Nic więcej ci nie powiedziała? Trochę na zasadzie, jak Mroczne Bractwo ma tą swoją nocną matkę, którą tam chronią i jest jakimś tam wyrocznym. Tutaj słowiki ponoć też coś podobnego mieli, tylko no... Ale to była, że niby legenda, niby byli, a to takie kółko takiej wzajemnej adoracji, zdali się po dupach i tyle, no w sumie koniec, bo tylko oni do tego należeli, w sensie jakby nie było nikogo, kto by im to, no nie wiem co, Gallius powiedział, ej, chodźcie, zostaniemy słowikami, będziemy strzec jakiejś wyimaginowanej rzeczy, albo nie wiem, przeczytali to w książce i stwierdzili, my też będziemy tak, no kurwa, tak jak obejrzeć Star Warsy i stwierdzić, że jest się rycerzem Jedi, no fajnie, nie, kurwa, fajnie się kuźwa podpieprza czyjeś pomysły i mówi, że to twoje własne, tak? No cóż. Mam dla ciebie ważne zadanie. No dobra, co tam? Masz się włamać do mieszkania Mercera i poszukać czegoś, co by nam powiedziało. Aha, no tak, faktycznie. Madam w pękninie? Tak. Prezent od Czarnych Róż, posiadłość Fengwald. Dali nam ją, kiedy wykopali poprzedni ród. Nigdy tam nie bywa, tylko płaci za utrzymanie. No, temperatura spadła nawet. Wynajął jakiegoś pentaka imieniem Wald, żeby pilnował domu. Dobra, zajmę się tym. Młody. To ostatnie miejsce w Skyrim, w jakie chciałbym cię wysłać. Zakradnij się do środka, zdobądź informacje i wynoś się. Masz moje przyzwolenie na zabicie każdego, kto stanie ci na drodze. Dobrze. Okej. Okay. I też odnośnie, masz moje przyzwolenie na to, żeby zabić każdego. Tak jak ostatnio próbowałem tam przejść tą całą... O Jezu, w Markarcie, co był ten dom, jakiegoś tam gościa i potrzebowałem mu zwędzić tą notatkę. Znaczy ten, no język odpisać, tak? No i napisaliście, kurde, to jest nuda, jak tak po prostu idziesz, że się przepierdalasz przez wszystkich. Ciekawiej by było, jakbyś się skradał. Ja to wszystko rozumiem, ale zrozumcie mnie. Ja już mam nagrane z tej gry ponad 100 odcinków. Kurwa, przegrane jeszcze więcej godzin. Ja już, szczerze mówiąc, trochę mam dość, więc jak mogę coś zrobić szybko, a nie pierdolić się i certolić z czymś, no to wolę to zrobić szybko i po prostu pchać wątek dalej. Dobra, czego brakuje w skarbcu? To nie powinno brzmieć. Co zostawił? Aha, no tak, w sumie niewiele. Wszystko. Zniknęły nawet nasze plany. Myślałem, że piżamy. Jakie plany? Zanim Mercer przejął władzę, Gallus zbierał informacje o miejscach, które gildia mogłaby obrobić. O muzeach, grodach, posiadłościach. Mhm. Wszystkim. Kiedy nastały czasy Mercera, mieliśmy z 10 pewniaków. Okej, okay, wszystko fajnie, ale to były plany napisane przez Gallusa, a przypominam, że Gallus zginął jakieś 25 lat temu. Więc na pewno aktualny w chuj. Jakim cudem udało się mu otworzyć drzwi w skarca w pojedynkę? To mi przypomina... czekajcie chwileczkę. To mi przypomina to, że jest kilka takich... znaczy to jest chyba częsty motyw. Wydaje mi się, że w Shawshank Redemption to było, tak? Wskazanie na Shawshank. Prawdopodobnie tak mogło być, bo ja nie oglądałem niestety też całego filmu, a kiedyś widziałem taką teorię. Ponoć też tak było wskazanym na śmierć. Czyli Prison Break, tak, w tym serialu. No więc chodzi o to, że wiecie, jest jakiś tam złodziej, ukradł ileś tam pieniądzów, zakopał w ziemi, trafił do więzienia, ale pieniędzy nigdy nikt nie znalazł, wychodzi po 20, czy tam 30 latach i odkopuje pieniądze, tak? I jakby kurwa nie wszystko spoko, tylko jeszcze trzeba pamiętać to, że gdzieś tam po wojnie była jak to się mówi, rewaloryzacja, kurwa, tak powiem, nie, to się mówi denominacja pieniądza i pieniądze tam, które ktoś ukradł, powiedzmy, że ukradł, nie wiem, 5 milionów dolarów, ukrył w ziemi i przez 30 lat tam sobie leżały, kurwa, i odkopuje je, no i one są gównowarte tak naprawdę, no bo nie były wymienione i tak dalej. No wiecie, gdzieś tam pamiętam, że gdzieś w rzeczach mojego taty kiedyś znalazłem miliony po prostu złotówek starych, tych z lat 80., nie? I tak, no,
Co z tym zrobisz? To jest nic nie warte dzisiaj już, nie? Nawet to jest nic nie warte, bo jest tak stare i z denominacji to wychodziło. A druga rzecz, że no, żadnej tak naprawdę nie ma to wartości historycznej jeszcze, nie? Może za 100 lat tak, ale teraz nie bardzo. No dobra, mniejsza z tym. W każdym razie... Nie wierzę w to, co zobaczę. Jaki jest najlepszy sposób, by dostać się do posiadłości Pengwald? Osobiście byłem tam tylko kilka razy i to zawsze w towarzystwie Mercera. Gdyby udało ci się prześliznąć obok jego stróża, to najlepiej byłoby się dostać rampą od podwórka na balkon. Dostęp do rampy jest utrudniony zapewne, to jakiś nie? Jakiś cudaczny wichajster, który Mercer kazał zrobić na wypadek szybkiej ucieczki. Założę się, że celny strzał w mechanizm rampy od razu by ją opuścił. Aha, czyli z łuku i to jest dobra. Coś o stróżu wspomniał. To Walt. Niezły z niego agregat. Mercer w sensie prąd wytwarza, tak? Agregat, hehe. Zmusza go do lojalności. Porozmawiaj z Vex. Kiedyś znała go bardzo dobrze. Rozumiesz, o co chodzi. Aha, czyli Vex może coś nam podpowiedzieć na temat Walda. No i tutaj, no na razie jest róg i jakaś tam ten... świecznik, to się jakoś też nazywa Candelar, nieważne, świecznik i jakiś róg, ale wiem, że dwa kolejne przedmioty się tu mogą pojawić, jak tylko pogadamy z Delwinem. No, tu jest Vex, tak się biega świetnie. Nie, to jest Karliach akurat. Cieszę się, że Brynjolf ma otwarty umysł. Dobra. Sapphire Reaper, dobra, to nie. No to jest do pękniny i teraz ten, stąd chyba wyszliśmy, czy nie stąd? Nie, stamtąd wyszliśmy. Tak, dobra. W każdym razie musimy tutaj iść, pogadać z Delwinem i z Vex. No i już wyjść no, będziemy mogli normalnie, mam nadzieję. Dobra, tu. Cios w plecy. Jakbym znowu. Tonila. A Tonila mi generalnie ma zbroję podmienić, ale walić tą zbroję. Kurde. Nawet Delwin. Dało mi się ukończyć specjalną robotę, no właśnie. To kontentowało. Już w tej chwili szkoda, że nie udało. Dzięki. Dobra. To prawdziwy przed nami. Ale to czasem już nie było kiedyś, a w białej grani też, tak. No chyba to słyszeliście, tu się coś zbugowało i się to nie ten. Czy model okrętu jest coś wart? To znalazłem w jakimś tam. Tam jak z Mercerem chyba chodziłem. Jeżeli natkniesz się. No, inne nietypowe świecidełka. I tu jest jeszcze krasnoludzka układanka, też ostatnio ją znalazłem. A tak właściwie to jest sporo warte. Dobra, to nie chce mi się tego słuchać. Pogadajmy z Vex, to jest coś istotnego. Bo w każdej chwili może wrócić Frey. Mów szybko. Dobra, Brynjolf powiedział, że dysponujesz informacjami na temat Walda. Mówisz o tej świni? No, wiem co nieco na jego temat. Więcej niż chcesz. Nie chcę wiedzieć więcej niż chcę. Chcę, żebyś mi powiedziała, co mam z nim zrobić. Chcę, żeby wiedział, że jesteśmy po tej samej dobrej stronie. Walt i dobra strona? Chyba myślisz o kimś innym. Walt rozumie jedynie złoto. Gustujemy w tym samym. No to żeście się dobrali. Może go przekupię. Ale będzie wiele za to chciał. W końcu prosisz go o zdradę Mercera Freya. Najlepiej chyba wyczyścić jego dług u Maven Czarnej Róży. Może wprowadzi cię w szczegóły, jeśli z nią pogadasz. Oczywiście możesz też mu wsadzić klinkę między żebra i pogmerać, a potem zabrać co trzeba stygnącym zwłokom. Niezbyt się tym przejmę. Okej, rozumiem, że... żadnych sentymentów, ale możemy pogadać z Maven. Dobra, tu sobie stąd wyjdziemy. Przejdę jeszcze raz przez tutaj tą wyszczerbioną banię zbiornik, bo tak się nazywa to lokacja. I jak podejdziemy tutaj, gdzie Brynjolf stoi, no to proszę bardzo, jest model okrętu. Nie wierzę w to, co się dzieje. I tu jest ta krasnoludzka układanka. Przypuszczam, że tutaj też może być jakiś hełm później, ale na razie mniejsza z tym. Więc co, idziemy do Maven. Czy Maven, Maven, nie bać, nieważne. No, dobra, lekkie zamieszanie się zrobiło, w każdym razie idziemy do... Maven, Maven, Sraven. Nie przeszkadzasz mi nie bez powodu. Siema, ej, tak. No, czego ode mnie chcesz? Chcę wymazać dług Walda. Wald? Dlaczego chcesz pomagać temu durniowi? Oj, nie chcesz wiedzieć. Jest zadłużony po same uszy. Tak naprawdę masz szczęście, że zmusiłam go jedynie do pracy dla Mercera. Aha, a co zrobił? Kilka lat temu zamówiłam unikatowe pióro u mojego dobrego przyjaciela z zimowej twierdzy. Walt miał za zadanie przywiezienie go tutaj, przez co skończyło ono na dnie jeziora Honrik. Okej, ma dług przez pióro. Czarodzieje nazwali je piórem podwojenia, a jego wykonanie kosztowało mnie fortunę.
Jeśli odnajdziesz pióro i przyniesiesz je mnie, czyli zrobisz coś, na co Wald był za głupi, to uznam dług za spłacony. Okej, okay, dobra, czyli właściwie jakby odsetki cały czas spłacał. Jak się znalazła w tym jeziorze? Myślę, że wiem jak. Zimowej twierdzy na zachodnim brzegu jeziora. Dzięki czemu mógł uniknąć podróży traktami. Idiota zgubił się we mgle i wprowadził swoją łódź na skały. Tym samym posyłając ją na dno. No i co, i przez te lata nikogo tam nie wysłało? A wszelkie próby poszukiwań zakończyły się fiaskiem. Aha, jakiś pomysł? Wald powiedział, że jego łódka uderzyła w jakieś skały. Przeszukałabym dno jeziora w pobliżu jednej z niewielkich wysepek. Ale nie zrobiłaś tego, sądzę, nie? Sądzę, że warto zacząć w dokach i powoli przesuwać się w kierunku posiadłości Złotoblask. O Jezu. Dobra. Z drogi. No, wychodzę, halo. No dobra, no to mamy kurwa całkiem zagadkę ciekawą. Może Wald by nam pomógł, bo by pamiętał, gdzie to mogłoby być. Tu jest źródło mocy, to nas nie interesuje. W kierunku Złotoblasku. Ale w którym? A nie, tu jest gdzieś Złotoblask, nie? Czy... Przeszkadzasz mi nie bez powodu. Kurwa, nie łaź za mną, to ci nie będę przeszkadzał. Znajdź pióro podwojenia pod jeziorem Honrik. To jest Złotoblask. I tutaj mamy bieżąca lokacja. W sumie jak zrobię tak, to mnie wywali poza pękninę zaraz. Albo zaraz przy bramie. No to w jedną i w drugą stronę jest ok. Czyli to było gdzieś tutaj zaraz obok, no bo Złotoblask jest tutaj, tak? Musielibyśmy znaleźć zatopioną łódkę przy jakiejś niewielkiej wysepce i wtedy próbować szukać. Więc ja rozumiem, że to byłoby gdzieś w chuj stąd, nie? I by ona nie chciała marnować czasu, ale... Kurwa, ona ma to pod nosem i nikogo nigdy tu nie wysłała? No czekajcie, zaraz sprawdzimy. Złotoblask jest tutaj. Tu jest taka mała wysepka. Może pójdziemy... właśnie w ten sposób. Kwiatki wyzbiorą. Chociaż mi niepotrzebne. No i najlepiej, skoro jego łódka gdzieś uderzyła, no to w teorii powinno gdzieś coś... Co to za jakieś dziwne artefakty widziałem na ekranie? W teorii gdzieś... Aha, tylko że tutaj gówno z tego. O, teraz dopiero coś widzimy pod wodą, ale ta woda tutaj to jest masakra. To jest Złotoblask. Więc no, trzeba by po prostu próbować szukać w ten sposób. Nie wiem, czy jest jakiś inny, mądrzejszy. Może nie być. Żadnego, plus no... Łosia nie chce, łososia też nie. No, trzeba by niby to ta... Co jest w ogóle? Zespawnował się na dnie jeziora. O, co my tu mamy? Proszę bardzo, czyżby to nie jest... O, jest i szkatułka. Kurwa, jakie to było proste. Przestań, prąd mnie ściąga, nie mogę kliknąć. O, uf. Prąd wody mnie tak chyba ściągał. Dobra, leciutko w prawo. Albo za mało, albo za dużo. Chyba za dużo mi się wydaje. A, proszę jak ładnie. Pióro, podwojenie i złoto. Dobra, już się wynurzam. Jezus Maria. Szkoda, że nie ma tu żadnego... Nie ma tu żadnego paska do oddychania, nie? Żebyśmy to widzieli, że jakieś powietrze nam ucieka. Nie, po prostu jakąś tam część... Jakiś czas możesz być pod wodą, później już nie. Dobra. To mamy tak. A to wróćmy sobie tam, gdzie chciałem. Czyli pęknina. I do Maven, Sraven. Chyba poszła do karczmy, bo tu mam przynajmniej ją zaznaczoną. Jest, no proszę bardzo. Na otchłań, czego ode mnie chcesz? Proszę bardzo, masz piórko. Naprawdę? Już dawno spisałam je na straty. No, zauważyłem, a nawet się nie chciało na to, że przejrzeć dnia jeziora. Przekaż ten dokument Waldowi. Zwalnia go z długu, ale nigdy więcej nie chcę go widzieć w pęknie.
Dobra, spoko. No problemu. W sumie chyba wszystkim, nawet Waldowi, wyjdzie to na zdrowie, że... Boli gdzieś tu jest. Planuje nakarmić biedotę tymi bzdurami. Że opuści to miejsce. No i dobra. I zobaczmy tak. Tutaj jest posiadłość. Tu jest komnata umarłych, czyli... To jest gdzieś tu? To jest to? Czy to jest tutaj, gdzie jest ten strażnik? Zaraz. Ja cię znam. Nie znasz mnie, cicho bądź. Tu jest brama, która wymaga kluczy. Tam mamy tą rampę. Musiałbym się dostać od innej strony. Tu? Też wymaga klucza. Jest tam kto? O, Wald. Słyszałem go. Ciekaw jestem, gdzie... Gdzie go możemy zobaczyć? No dobra, musimy to jakoś inaczej wejść od tyłu. Co się stało? A czemu mi... Czemu mnie atakujesz? Ej, chłopie, nawet... Nawet nigdzie nie wszedłem! Chodziłem tam tylko, gdzie mogłem. Kurwa, co za bezsens. Jak mam z nim pogadać, że pozbyłem się jego długów, skoro gość mnie atakuje od wejścia? Spróbujemy tak to zrobić. Ja się skapnąłem dopiero wtedy, jak usłyszałem: o mój Boże, znowu walczą. No dobra. Możemy przejść. Tu jest ten niby mechanizm gdzieś. No i jak ja mam tutaj... Dobra, to sobie też wyłamiemy. Znaczy wyłamiemy, no otworzymy. No dobra. Ej, stary! Chciałem z tobą pogadać, ale kurwa nie mam jak. No po prostu coś mnie tu zaraz popieści. Poczekajcie. A mam inny pomysł. A jakby tak spróbować tutaj... Aha, drzwi są zaryglowane z drugiej strony. Czyli nie damy rady tak. Czyli musimy w ten sposób. Co ja mam tu kurde zrobić? No chyba, że jak tam byłem, może by podszedł do mnie jakoś? Może to, że... Wchodzę na teren, powoduje, że on mnie atakuje. Wald, cześć, mógłbyś tu podejść? Chciałbym z tobą pogadać, no, idzie do mnie. Wald, halo, podejdź. To dom Mercera Freya, a on... O, dobra, udało się, uff. Podejdź. Mam coś twojego. Coś mojego? Co to takiego? Oto twój dług względem Maven, jesteś wolny. Niewiarygodne. Jak udało ci się ją do tego namówić? Nieważne, nie obchodzi mnie to. Cieszę się, że nie muszę już dłużej pracować dla Maven. Maven, jednak. Zdaje się, że jestem twoim dłużnikiem. Więc wypierdalaj! Nawet mi nic nie powiem. Mogę rozmawiać. Wynoszę się stąd. To prawda, wynoś się stąd. Tu jest ten cały mechanizm. Już sobie go... Kurde, czyli trzeba było po prostu wykazać się odrobiną cierpliwości. Tak, żeby on podszedł, żeby można było go zagaić. I możemy sobie wejść do środeczka. I mamy nawet klucz. Od samego Walda. Świetnie. I co? Przeszukujemy. Śrabuś tu jest w środku. Ciekawe. Ja. Nie chcesz szlak. Nie wygrasz tego. Ciekawe, co oni tu robią. Niby takie, kurde, wiecie. Niby takie miejsce niesamowicie strzeżone i tak dalej, ale w środku są rabusie. Coś mi się tutaj, panie, nie zgadza. Chyba, że to jakiś błąd gry. Puchar. Wygląda jak ważny, ale chyba nie jest. Zasuwa jest zablokowana, jeśli się otworzyć. Aha, ciekawe. Jestem od strony zasuwy. Tam, gdzie są drzwi zareglowane, ale tutaj się też ich nie da otworzyć. Dobra, trudno. Dosyć tu, że tak powiem, nic nie ma. Dosyć tutaj pusto. Jest jakieś złoto, ale widzę... Po to złoto to już się nie pokwapił, żeby sobie zabrać. Kuferek. Też jakieś złoto. Kominek, inne pierdolety. Szafa. Porządny ubiór.
No, pozory trzeba stwarzać, nie? I dobra, ja wyszedłem jakoś skądś, kurwa, tędy. Chyba, tak, tędy wszedłem. No to wygląda na to, że tylko na dół mogę spróbować pójść. O! Tysięczny już posąg Dibelli, który znajduję. W dodatku z Dragonbornem ich znalazłem chyba, kurwa, z 8. Próbowałem je nawet poukładać jeden obok drugiego, ale to też się nie da otworzyć. Ale się nie udało wtedy. Się strasznie przewracają, są strasznie wysokie. Dobra, no generalnie na razie to za bardzo nic się nie dowiedziałem. Jest i piwnica. Miksturkę weźmiemy, czosnek mu też podpierniczę. Kredens. Nic. No zasadniczo to całkiem tutaj pusto, bym powiedział. Nie ma nic takiego, co bym jakiś kurek. Od czego ten kurek? Chyba taki, co się wbija do beczki, nie? No nie ma tutaj nic takiego oczywistego, co by miało wskazywać, że dowiedz się, gdzie przebywa Mercer. Ale popatrzcie, tu wygląda, jakby coś tutaj było. Zasuwa jest, kurwa, zablokowana i nie da się otworzyć. No po prostu, o co tu jest, o co tu kaman? To jak w ogóle ci goście tu weszli? To jest co? To jest kuchnia. Też zablokowane. No po prostu, what the fuck. Strasznie mnie bierze na jakieś kichanie, ale właśnie tak myślałem. Patrzcie, jest fałszywa ścianka. I jest przejście. Jezus Maria, zaraz mnie szlak trafi z tym kichaniem. No, dobra. Jeszcze raz. Idziemy. No tutaj też tu jest pusto dosyć. Nic tu nie ma. Duży worek pusty, wiadro puste. Tutaj nic nie ma. No ale to jesteśmy w jednym z takich pomieszczeń. A nie, to jest jednak cegła. A, no kurwa, tego nie zauważyłem. Ciekawe. Nawet jakiś tunel. A, przypuszczam, że tu jest wejście po prostu do... Tak właśnie myślałem. Pułapki. Aha, kolejne pułapki. A przydałoby się jednak patrzeć, co się robi. Dobra. Aha, to było to. Tu nawet jakieś te kolce widzę. No i co dalej? Wow, wow, wow. Dobra, fajnie. Aha, tu się nawet można schować. Worek ziemniaków mnie nie interesi. No, tam mniejsza z tym. Mogłem tego, trąby powietrznej użyć. Ja przypuszczam, że tu gdzieś będzie przejście do tego jego... Aha, okej, świetnie, dobra, nieistotne. Gablota rozdzieracza chłodu. Okej, mam jakiś ciekawy miecz. Możemy spróbować go otworzyć. No, panie. To w drugą stronę chyba. Bardziej w lewo niż do tej pory. No i proszę, jak ładnie. No i mamy rozdzieracz chłodu. Fajnie, urna. Złoto tylko weźmiemy. Coś mnie zatruło, ale to nie jest istotne. Tu jaki kuferek ma? Diadem wybitnej alchemii, jakiś zwykły. To nie. Tu jakieś książki. Dobra, co my tu mamy? Naszyjniki, jakieś inne badziewia. Plany Mercera. To wziąłem. Chutliwa argonieńska pokojówka. Ja mam wrażenie, że to jest jakiś taki, wiecie, pornol. Troszeczkę jakieś takie erotyczne, erosumańskie. Pierwsze szarego lisa. Okej, też to biorę, bo chyba to jest to po pierwsze, które tam powinno być. A co jest tu? Nie wiem, jak ci się udało zdobyć ten przedmiot, o którym dyskutowaliśmy, ale wielce mnie ten fakt raduje. Sądziłem, że po prostu zaczekasz, aż będę go przewozić z zamku Dour. Ale z tego, co słyszałem, zniknął im prosty ze zbrojowni. Też chciałbym tak umieć prześlizgnąć się obok strażników, przejść przez kraty, otworzyć drzwi zbrojowni, złamać ten krasnoludzki zamek na skrzyni. Musisz mnie tego nauczyć. Zostawiłem twoją działkę tam, gdzie zawsze. Niedługo będę pewnie miał dla ciebie nowe zadanie. R.
Okej, bo M no to jest Mercer, tak? Czy to było adresowane do Mercera? Pytanie w takim razie, kim jest ten cały R, który złożył mu taką propozycję? Pozbieram te kamyki, bo nie wiedziałem, że one tak ładnie wyglądają. Pierścionek mnie nie interesuje. No to w sumie raczej też już nic nie będzie ciekawego. Przypuszczam, że jest jakieś wyjście. Składowisko szczurzych nor. No to ja z powrotem mogę do bani wejść, nie? Szczurze nory. Tu znaczek w ogóle trójkąt z kółkiem i z takim tym, to jest jak ten. Jak insygnia śmierci w Harrym Potterze, tylko trochę inaczej. No i proszę bardzo. Gdzie jesteśmy? W wyszczerbionej bani. Tadam, da się, da się. Także całkiem sprawnie poszło. A, tutaj weszliśmy. Aha, tymi drzwiami. Dobra, dobra, dobra. To już wszystko kojarzę. Szukam, o, Delvin. Muszę wypatrywać. Mamy po pierwsze szarego lisa. Jeżeli na tak, tak, tak. Od Mercera. O, kiedyś był pełen podziwu dla szarego lisa. Jasne, kupię to od ciebie. Proszę. Pewnie od Mercera. Już skminił, że byliśmy tam. Możemy iść do Brynjolfa. I mu przekazać te całe plany, że ktoś jest jeszcze jakiś inny gracz, pomocnik czy coś, czy jakiś zleceniodawca, bo ten R to raczej zleceniodawca był. Karliak tutaj sobie stoi. Oj, aha, i po pierwsze jest tutaj, no to nie, tutaj coś będzie założone, jakieś maska albo coś. Każdego kontaktu, jaki nam został, ani śladu Mercera. Ale po pierwsze szarego lisa masz. Nie było go tam, ale mam za to plany. Chce zdobyć oczy Falmera? Toż to ukochany projekt Gallusa. Jeżeli dostanie je w swoje ręce, możesz mieć pewność, że przepadnie na dobre i będzie ustawiony. Pewnie te oczy tutaj będą na tym popiersiu, znaczy podstumencie. W takim razie musimy go powstrzymać. Zabrał wszystko, co gildii zostało, więc ten ostatni wielki skok to policzek w nasze dobre imię. Rozmówiłem się z Karliach i wynagrodziłem jej krzywdy wyrządzone przez gildię. Teraz chce nas u siebie widzieć. Szybko. Nie ma czasu do stracenia. Do następnego spotkania, młody. Chce nas u siebie widzieć, w sensie, że co? Że mam do niej pójść, tak? Porozmawiać o to. No właśnie. No okej. Okay. A, okej. Okay. On tak wszystkich tu zbierze i do wszystkich będzie mówić, nie tylko do mnie. No to poczekam, nie wiem, gdzieś może z boku. Ona się na mnie... Oni się wszyscy na mnie patrzą. No okej. Okay. Nadszedł czas, by zadecydować o losie Mercera. Dopóki nie zostanie wybrany nowy kadr, jak wiecie, w wywiadach. Decyzja spada na ciebie. Dobrze, młoda. Postanowiłem. Młoda? Frey próbował was zabić, zdradził gildię, zamordował Gallusa i doprowadził nas na skraj przepaści. Musi zginąć. Ona musi mieć co najmniej 50 lat. Wiem, że jest elfem, ale... Mercer jest słowikiem, agentem nocnicy. Czyli to wszystko prawda. Wszystko, co głosiło opowieści. Słowiki, ich sojusz z nocnicą i grobowiec w zmierzchu. Tak, dlatego właśnie musimy poczynić przygotowania i zmierzyć się z Mercerem na równych warunkach. Tuż poza granicami pękniny, za południowo-wschodnią bramą, biegnie wąska dróżka wykuta w zboczu góry. U jej kresu znajduje się polana i stary megalit. Spotkajcie się tam ze mną. Też zostaniemy jakimiś ptaszkami? Okej, okay, no dobra. Możemy się tam z tobą spotkać. No problemo. Całkiem nam nieźle poszło, myślę, tutaj. Dużo gadania na samym początku odcinka było. Nie? Znaczy tam moja wstawka plus ich rozmawianie, no to było jakieś 15 minut, a teraz w kolejne 15 minut udało mi się ogarnąć całą tą posiadłość. Z pobocznym zadaniem. Dobra, mamy się spotkać... Ja złodziej? Nie, chwila. Nie mam zadania wybranego, no właśnie. Odrodzona trójca, tak. Mamy się spotkać w megalicie, to jest... No, tutaj już byliśmy, proszę bardzo. No problemu. Aha, ja tu jakoś szedłem na południe od pękniny do czegoś i chyba ten kamień to pos... Tak, wiecie, zobaczyłem, że jest. Przy okazji to żebym przy okazji wszedł i zebrał. A idzie mi z tym, kurde, tymi czarami śmiesznymi twoimi. Masz potęgę mojego smoczego miecza. Pierdoły, dobra. I co? I mamy gdzieś tutaj zejść na dół. O, przed jest szkielecik ze złotem.
bardziej przydatny niż ten cały przywoływacz. A, i tu jest megalit. No, jest w sumie słowicza komnata. W sumie to wiecie, no wszędzie tutaj są skały, ale no ten jeden jest inny, tak? To jest czarny. Aha, jest coś wykute. No dobra, siema. Cieszę się, że tu jesteś. No, długo się naprawdę nie, bardzo nie widzieliśmy. To kwatera główna słowików, wykuta w zboczu góry przez naszych poprzedników. Jesteśmy tu, by zdobyć przewagę, która pomoże nam pokonać Mercera Freya. Okej, okay, co to za przewaga? Ze mną, postaram się wyjaśnić ci wszystko po drodze. Coś tam się... O, tam się otworzyło po lewej. Dobra. Powiedz mi coś więcej o słowikach. Garus, Mercer Frey i ja byliśmy kiedyś członkami... To już wiem, no... Tak, trójca. Czym są słowiki, trójca, a nie? Trójca przestała istnieć 25 lat temu, kiedy Mercer Frey nas to też zdradził, wiem. Zabijając Gallusa i porzucając jego ciało w ruinach Sanktuarium Śnieżnego Woalu. Czyli byli częścią Gildii Złodziei. No po tak, siedmiu. Wiem. Trójce wybiera się zazwyczaj spośród członków gildii, choć jej istnienie stanowi pilnie strzeżoną tajemnicę. Czyli ma być... Aha, musi być trójca. Dobra, jakie jest ich słowiki zadanie? Słowiki bronią świątyni Nocnicy, miejsca znanego jako grobowiec Zmierzchu. Co jest za Nocnica? To pani Nocy i Ciemności, a także patronka wszystkich złodziei w Tamriel. Nie znam złodzieja, który by coś czcił. Nocnicy niezależne kulcie i czci. Nie ma żadnych kapłanów, kazań, nabożeństw ani ofiar. Nocnica wpływa na nasze szczęście, a w zamian domaga się zapłaty. Okej, to mi wygląda na zlecenie gildii. Jesteś bliżej zrozumienia, niż ci się wydaje. Jedyna różnica polega na tym, że nocnica nie oczekuje zapłaty w tradycyjnym sensie. A mimo to cena bywa czasem wysoka. Prawda jest taka, że to nocnica decyduje, jak nam służy nasze złodziejskie rzemiosło. Aha, mam umiejętności, nie potrzebuję mocy ani magii. Jak mówiłam, musisz myśleć w innych kategoriach. Nie dostrzegasz zasady, jaka rządzi naszym szczęściem. Tak jak nie. Nowicjusz, który radzi sobie z niemożliwym do otworzenia zamkiem, albo ślepiec, który odwraca się w twoją stronę, gdy sięgasz mu do kieszeni. Aha. Właśnie w ten subtelny sposób wpływa na nas nocnica. Zdaje się, że lubi, gdy cierpimy. Kaprysy nocnicy pozostają dla wszystkich wielką tajemnicą. Napisano już stosy książek na ten temat. Napisano stosy książek na ten temat, ale nikt o niej nie słyszał, tak? Egzekuje od nas zapłatę? Czy upaja się naszym bólem, gdy cierpimy? Tego nie wie nikt. Jednak zyski z całą pewnością wydają się warte ryzyka. Dobra, co ze schwytaniem Mercera żywcem? Od chwili, gdy trafiłam cię zatrutą strzałą w Sanktuarium Śnieżnego Woalu, moja droga zmieniła swój bieg. Może i nie byłam w stanie pojmać Mercera żywcem, ale wspólnie zdołaliśmy oczyścić moje imię i przynieść duszy Gallusa ukojenie. Zawsze chciałam, by to gildia zadecydowała o losie Mercera. I wygląda na to, że podjęła decyzję. Dobra. To tyle. Tędy proszę. Zatem chodźmy. Rozumiem, że tu. Ja się obsłużę drzwiami. No i po chuju kwatera wygląda jak po prostu kurwa grota. Słyszałem o niej, kiedy przystałem do gildii, ale nie wierzyłem, że istnieje. Celowo umacniano w gildii przekonanie, że słowiki są jedynie mitem. Pomogło to odwrócić uwagę od naszej prawdziwej natury. Co się stało, Bryniolfie? Niemal słyszę, jak ci się brwi marszczą. Próbuję zrozumieć, dlaczego tu jestem, dziewczyno. Nie jestem kapłanem i ani trochę nie jestem religijny. Dlaczego ja? Tu nie chodzi o religię, Bryniolfie. Biznes. To biznes, tylko opiera się jakieś dziwne wierzenia czy niewierzenia. W sumie tak, takie to, no nie wiem, trochę to dziwne wszystko. Oto słowicza komnata. Jesteś pierwszą, niewtajemniczoną osobą, jaka postawiła tu stopę od ponad wieku. A teraz, jeśli udacie się do zbrojowni i przywdziejecie swoje słowicze zbroje, będziemy mogli przejść do przysięgi. Wystarczy, żeby zakręciło ci się w głowie. No dobra. Co tu mamy? Tu jakieś kurwa zdechnięte łóżko.
Więcej śmieci, dobra, biegniemy tam. Przywdziewamy jakąś gównianą zbroję. I będzie kamień zbroi słowika. Buty, zbroja, rękawiczki i kaptur. Dostałem z kamienia, muszę to jeszcze tylko założyć. Tak wyglądam teraz. No i zaraz zobaczymy. Buty, kaptur, zbroja. Okej, okay, ciekawie. I rękawiczki. Takie. Turbuty. No dobra. Łopanie! Normalnie jak czarna pantera. Tylko mam pelerynę jak Batman. Powinniśmy jej zaufać i przystać na jej propozycję. No patrz jak zajebiście wyglądam. Stary, patrz, kurde, ty. Nikt mnie nie rozpozna. Wygląda na to, a każdy ma swój ten. Że możesz już złożyć przysięgę. Aha, też się już ubrali. Jesteśmy trójką czarnych panterów, kurwa, normalnie, zajebiście. Wygląda na to, że możesz już złożyć przysięgę. Tak, wiem, słyszałem, już mówiłaś. Aha, tu jakieś komnaty do ćwiczenia, widzę, że dosyć tak zapyziałe to miejsce, nikt tutaj nie... No tak, no, przez ostatnie 25 lat to w sumie raczej średnio, nic się nie działo. Wygląda na to, że... Dobra, powtórz to jeszcze raz i cię zabiję. Dobrze, dziewczyno. To załatwione. Co teraz? Pewnie musimy pójść tu. Pierwszy krok na drodze do zostania słowikiem. Ej, musimy czekać, aż tu dojdą. No, chodźcie. Bo ja jestem za głupi na pociągnięcie łańcucha. O tym mowy nie było. By mieć jakiekolwiek szanse na pokonanie Mercera, musimy mieć nocnicę po swojej stronie. Jeśli macie przyjąć w swe szeregi, musisz zawrzeć z nią umowę. Jaką znowu umowę? Muszę znać warunki. Warunki są jasne, Brynjolfie. Nocnica pozwoli ci zostać słowikiem i dowolnie korzystać z twych umiejętności. W zamian musisz służyć jako strażnik grobowca Zmierzchu. Zarówno w tym życiu, jak i w następnym. Ja to mam w chuj zobowiązań, nie? Tyle, że w takiej sytuacji nie mamy wiele do stracenia. Jeżeli ma to oznaczać koniec Mercera Freya, wchodzę w to. A ty? Chcesz teraz złożyć nocnicy przysięgę? Nie, pójdę, zajmę się innym wątkiem przez następne 50 godzin. Nie bardzo rozumiem warunki. Tak, możemy zaczynać, dawaj. Kiedy otworzę bramę, wstań na zachodnim kole. Skąd mam wyznaczyć zachód, myślę, kurwa, pod ziemią? Powinniśmy jej zaufać i przystać na jej propozycję. Otwieraj ten łańcuszek, bo mnie po prostu już za chwilę... Czy jak ja się odwracam, to ona stoi specjalnie w miejscu i się nie rusza? Porozmawiamy, kiedy przysięga zostanie złożona. Aha, dobra, mam zaznaczone, świetnie. Tadam! Chodź, krabik. Krabik, jesteś ze mną, chodź. A zresztą możesz na mostku zostać. Ty nie musisz nic przysięgać. Trochę tu, kurwa, pada. A, stoję nad jakimś tym. Aha, że światło tu wpada, bo stoimy nad jakimiś wyrwami. Ciekawe. Wzywam cię, Lady Nocnicy. Lady Nocnicy. Żywocienia. Usłysz mój głos. Ach, Karlia. Zastanawiałam się, kiedy znowu się odezwiesz. Nawet gada do nas. Czyżbyśmy coś zgubili? Moja pani, stoję tu przed tobą. Zdając się na twoją łaskę ponieść odpowiedzialność za zawód, który ci sprawiłam. Już jesteś moja, Karliach. Warunki zostały ustalone dawno temu. Cóż takiego mogłabyś mi zaoferować? Przyprowadziłam ze sobą dwie osoby gotowe, by złożyć przysięgę, służyć ci za życia i po śmierci. Zaskakujesz mnie, Karliach. Ta oferta bez wątpienia została pomyślana z korzyścią dla mnie. Pragnę śmierci Mercera bardziej niż bogactw, wasza łaskawość. Zemsta! Interesujące. Dobrze. Dobra bogini, bo... Te warunki są można do przynajmniej zaakceptowania. Pogadać, nie? Mów dalej. Jeszcze coś będziesz dodawać? Przyjmujemy twoje warunki. Będziemy ci wiernie służyć jako wartownicy. Zarówno w tym życiu, jak i w następnym. Powtarzasz to już tyle razy. Będziemy dotrzymywać zawartej umowy, dopóki nie spełnimy twoich warunków. Dobrze. Mianuję twoich uczniów słowikami i przywracam twój status w tychże.
latarniach. W przyszłości lepiej nie zawieść mnie. Aha, bo ona przestała być słowikiem. No ale to jak ktoś przestaje, wiecie, o, obraziłam się na ciebie, już nie jesteś słowikiem, takie... No teraz nikt nie broni twojego grobowca, hello. Więc trochę słaby temat, chyba tej nocnicy powinno zależeć na tym, żeby zawsze mieć słowików, tak? Teraz, gdy już cię zaprzysiężono, przyszedł czas, by wyjawić ci ostatni element zagadki. Prawdziwą zbrodnię Mercera. Dobrze, co jeszcze uczynił? Mercerowi udało się otworzyć skarbiec gildii bez wymaganych dwóch kluczy. Dzięki temu, co ukradł z grobowca Zmierzchu. Dzięki kościanemu kluczowi. Aha, okej. Tym zerwał nasze więzi z nocnicą. W istocie sprawiając, że szczęście zaczęło się od nas odwracać. Aha, on ten zerwał, no bo ukradł coś z jej grobowca. Dobra. I jak rozumiem, to oczywiście tego magicznego kościanego klucza będę używał później przez resztę gry i wiecie, będę miał wytrych, który się nie łamie. Więc ten klucz otwiera wszystkie drzwi. Tak. Jednak działanie klucza nie ogranicza się jedynie do przeszkód fizycznych. Wszyscy posiadamy uśpione umiejętności. Gotowość do władania wielką mocą ukrytą na dnie naszych umysłów. Kiedy już sobie zdasz sprawę, że klucz ma dostęp do tych cech, staniesz w obliczu nieograniczonych możliwości. Aha. To dlatego on może wszędzie wchodzić i tak samo, że a tam trzeba coś tylko grzebnąć i wejdę, nie? On po prostu ma ten klucz, który wszystko otwiera. No, okej. Ten przedmiot pewnie należy choć do gildii. Choć przyniósłby gildii niewyobrażalne korzyści, ostatecznie uczyniłby więcej szkody niż pożytku. Jeśli klucz nie znajdzie się z powrotem w zamku grobowca Zmierzchu, dla gildii nic już nigdy nie będzie takie samo. Aha, czy jednak z czasem nie. Zupełnie opuściłoby nas szczęście. A musisz wiedzieć, że fenomenalne szczęście jest niezbędne w naszym fachu. Że możecie, nie wiem, podjąć uczciwą pracę. No ale dobra. Po raz pierwszy wyruszam coś zwrócić. Uwaga! W naszym fachu dość rzadko zdarza się, by ktoś zamierzał zwrócić skradziony przedmiot prawowitemu właścicielowi. Znaczy nie, no w samej grze to kurde, to bardzo wielokrotnie było. Idź tam. A, kurwa, sorry. Masakra, ziewa mi się. Kurczę, chciałem jeszcze coś nagrać po tym Skyrimie, ale może jakaś kawa coś poradzi. Natomiast jeszcze chwila i będziemy kończyć. Natomiast co miałem powiedzieć? No w samym Skyrim, no to faktycznie, no tutaj powiedzmy, że dla gildii złodziei, no to się idzie, kradnie i przynosi dla gildii, a tutaj trzeba coś wykraść komuś z gildii, w sensie Mercerowi i oddać w dane miejsce. Natomiast w samej grze to też jest śmieszne, no bo właściwie, wiecie, przychodzi jakaś tam wieśniaczka i mówi: o Jezu, ola Boga, mi tam syna zabito i coś tam, on miał jakiś tam nasiennik przy sobie, skarb rodowy od dwóch pokoleń i Boże, nic nie jest warty, ale idź tam zabij smoka, kurwa, nie, bo go zeżar. No to idziesz, zabijasz smoka, odzyskujesz ten, kurwa, medalik, albo, a smok jest ukryty w jakiejś, kurwa, nie wiem, grocie, tak? Więc spędzasz tam półtorej godziny. Przy okazji, przechodząc przez grotę, jeszcze trafiasz na siedlisko Falmerów, kurwa, krasnoludzkich machin i chuj wie jeszcze czego. I draugrów oczywiście, i szkieletów. No więc przychodzisz, zwracasz ten pieprzony medalik. Czyli jakby wyruszasz gdzieś, żeby, znaczy do jakiegoś dziwnego miejsca, żeby, powiedzmy do grobowca, żeby odzyskać medalik. A tutaj trzeba zanieść medalik do grobowca, nie? Tak. Też na odwrót, faktycznie. Dobra. To jest z moich dziwnych teorii dywagacji. W naszym fachu dość rzadko zdarza się. No jest, no już to słyszałem. Bryniolf ma do ciebie jakąś sprawę. Nim wyruszymy, no to wysłuchaj. Jeszcze Bryniolf coś tam. Słuchaj, chłopcze. No co tam? Zanim ruszymy za Mercerem, musimy omówić jedną kwestię. Słuchaj, chłopcze. Zanim ruszymy za Mercerem. Powtórz to jeszcze trzy razy. Chodzi o przywództwo nad gildią. Czemu mi to mówisz? Odbyliśmy z Karliach długą rozmowę na twój temat. Tak, ja zostałem przywódcą. Jasne, udało super. Się prześwietlić zdradę Mercera. Kiedy się z nim rozprawimy, zostanie tylko przywrócić pełnię chwały gildii. W efekcie obydwoje uważamy, że masz potencjał, by zastąpić Mercera w roli przywódcy gildii złodziei. To jest wszystko fajne, ale to jest... Siedzę w tym interesie od dawna, wiesz? Od bardzo dawna. Kradłem w szlachcie błyskotki i wrabiałem kopłanów w morderstwa. Jestem w tym dobry. Może nawet jednym z najlepszych. Ale to wszystko, co umiem. No tak. Ja się na przywódcę nie nadaję. Ja się nadaję, bo umiem zanurkować w płytkim jeziorze. Nie chcę tej posady. A, no dobra.
Nie, coś jest nie w porządku. Słuchaj, wszyscy członkowie gildii cię podziwiają. Może nie powiedzą ci tego wprost, ale uwierz mi, rzeczywiście tak jest. Teraz wiedzą, że Mercerowi nigdy tak naprawdę nie zależało na dobru gildii. Brakowało mu lojalności, którą ty bez wątpienia posiadasz. Nie ma lepszego kandydata. Okej, no, nie wiem co powiedzieć. Mamy małą sprawę do załatwienia przed twoją koronacją, więc nie rozczulaj mi się. Typu, zabicie Mercera. Dobra, dawaj. Postanowione zatem. Gdy będzie po wszystkim, a łącznicy Delwina zapewnią mnie, że odzyskaliśmy wpływy w Skyrim, zajmiemy się szczegółami. Do tego czasu masz co robić. No to komu w drogę, temu Ave Maria. Jestem przekonany, że oczy Falmera są w krasnoludzkich ruinach w Erkinhand. Dołączymy do ciebie, Skarliach, na miejscu. Przygotuj się, młody. Ta walka przejdzie do historii. Oh yeah! Dobra, to jest fajnie. Dobra. Rozpoczęte ślepota. Zawsze troszkę szybciej do wyjścia. Okej, co chciałem jeszcze, tak, to możemy sobie przestudiować, co tu w ogóle te przedmioty nam dają. Buty słowika pozwalają noszącemu cicho się poruszać. Cudowna umiejętność. Kaptur słowika, rzucanie czarów iluzji kosztuje 17% mniej, no takie se. Rękawiczki. Otwieranie zamków łatwiejsze, no tutaj akurat to już mam full. Ataki bronią jednoręczną, więcej obrażeń. O, to jest fajne, znaczy to jest niby do sztyletów dobre, ale i tak fajne. Zwiększa kondycję o 40 punktów, zwiększa odporność na mróz o 50. Kondycję o 40, na mróz o 50. Aha, bo jak coś noszę, to mi się nie wlicza do tego, dobra. No takie... Nie krzycz. Takie se, te umiejętności, no ale niech będzie. Znaczy te rękawiczki w sumie nie głupie, bo się przydadzą trochę przy ciśnięciu broni jednoręcznej, jakby nie było. No i teraz myślę tak, mamy jeszcze parę minut dosłownie, więc możemy no najwyżej wejść do tych ruin i... Czy jest to sens wejść do ruin? Przynajmniej zobaczmy, gdzie one są. Gdzie one są, te ruiny? Tu wiem, że mam źródło mocy. Kolejne słowo do odszukania. Aha, oczywiście mam nie wybranego questa, bo jak jest questline, to się nie wybierają jeden po drugim. No i tutaj, gdzieś na północy. A to ja tu już byłem. A czy przypadkiem tutaj pod tym miejscem nie ma tego? Nie ma tej czarnej przystani, czy jak to się nam nazywało? Pamiętacie to takie kurde miejsce dziwne, gdzie byliśmy w dodatku z wampirami? Albo nie, czekajcie, tu jesteśmy jak usytuowani? Tu... Biała gra nie jest tu. No to nie wiem. Skinia. Nie, tamto to chyba było. Nie, tu jest kaplica Azury. Alftand. No to chyba to było gdzieś tutaj w Alftandzie. No nieważne, mniejsza z tym. Mamy się dostać. To było śmieszne. Jakoś nie usłyszał mnie w ogóle. Przynajmniej mi wzrosły umiejętności. Aha, tam jest jakiś dupek, który do mnie... No to akurat podejście do... Wyjście do tego mi troszkę zajmie. Więc się rozprawimy z bandytami i myślę, że na wejściu możemy zakończyć odcinek. Chociaż mi się wydaje, że... No nie no, mamy zaznaczone, to znaczy byliśmy w tych... To znaczy, że byliśmy w tych ruinach już kiedyś. A, bo to są takie na zboczu góry, tak, pamiętam. To nie wiem, czy to też nie jest to właśnie. Coś pozbieram. Kuferek otworzymy. Dedryczna buława, nie potrzebuję. Dobra, tutaj mamy jakiegoś kolejnego dupka. Właściwie to jest kobieta. Też Redguardka, tak by the way. No okej. Okay. O, tu jest w pobliżu... Tą stronę, aha, pod grotem, pod tym smoczym tym siedliskiem jest jeszcze siedlisko tych. Siedlisko, kurwa. No nie, gigantów, o. Nie tytanów, tylko gigantów, dobra. Coś tu potrzebuje jakiegoś. Aha, pułapki na misie, to nie potrzebuje. Potrzebuje jakiegoś wejścia. Muszę gdzieś tu wejść, ale nie widzę na razie.
Tu nie ma też przejścia. Gdzie tu jest, kurwa? Czy mam się tu wspiąć po tym, czy co? Jak tu się włazi? Ha, tu są schody. No to możemy ze schodów skorzystać, tylko jakoś go ich nie zauważyłem wcześniej. Aha, bo przeskoczyłem to i nie zauważyłem, że schody ominąłem. Dobra, może być. Jeszcze zobaczymy, bo tak tutaj na przykład strzały z kości smoka to są całkiem mocne strzały, więc można je po prostu pozbierać. No cholera jasna, dawaj mi tą miksturę. O, dziękuję. Wcale nie chciałem spaść, ale jakoś tak wyszło. Dawaj, wielki miecz. Jerwut, po kostkach go, po kostkach. Jak w Mortal Kombat, nie? Jak się można kucnąć i bić po kostkach. No tak chyba lepiej, nie? Bić po kostkach i kogoś tak załatwić, a nie jestem w stanie on nic zrobić. Wiem, po kostkach? Po kostkach to jest najmocniejsze uderzenie, jakie można zadać. Wiem, co mówię. Ania mnie w Mortal Kombat wielokrotnie właśnie rozwaliła po kostkach bijąc. Nie no, żartuję, może dwa razy. Ale i tak. Chamska taktyka. Dobra. Widzę, że więcej przełożenia. Nie wiem, czy to był przycisk, chyba nie. O, możemy sobie użyć tego. Na zaś. To będziemy mogli stąd wyjść później. No i lekki pancerz mi wzrósł. Ile w ogóle ten dostanę? Co? Miałem ci co nie robić? Za późno. Gdzie jest wejście? Chyba tutaj po tych kopułach przejdziemy i tu powinno być gdzieś wejście. Dajcie mi wejście, naprawdę. Okej, tu nawet jest i duży kufer, taki jak na końcu lokacji zawsze jest. Książka z odwagą. Będziemy odważni, dobra. Szybkie leczenie, poproszę. Kurde, miałem obydwa. Chaos. Jednak nie, muszę jeszcze wejść tu i wejdziemy tu. Dobra, słuchajcie. W takim bądź razie, wiem, to jest niepoprawne, ale dużo słyszę osób wokół siebie, jak mówią właśnie osób starszych ode mnie na wyższych stanowiskach, które mówią w każdym bądź razie. Więc w każdym razie, tak jest poprawnie, to jest koniec tego odcinka. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to skomentujcie, ocencie i tak dalej. Gdzieś tam na jednym streamie zrobiłem jakąś tam ankietę, no dużo głosów nie było, ale jednak jakieś wyniki ankiety były, więc postaram się naprawdę przysiąść, może przez weekend czy coś, skończyć po prostu tego cholernego Mooncrasha i zabrać za kolejną grę i myślę, że to jest dobry wybór. W sensie też za tym obstawałem, więc myślę, że to będzie dobry wybór na kanał. No i też zdradzałem Wam, co bym chciał robić na streamach kolejnych, ale to nie wiem. Może byście się wybrali na streamy, to byście wiedzieli, co. Nie no, tak pomyślałem, szczerze mówiąc, że to może zabrzmieć dziwnie dla niektórych z Was, ale ja lubię ogrywać sobie kampanię w Call of Duty. To nawet może nie do końca chodzi o, że tam są niesamowite historie i tak dalej. Chociaż na przykład trylogia Modern Warfare była nawet spoko. Była całkiem fajna. I pierwszy Black Ops. Oj, tam była świetna fabuła, naprawdę. No, lubię te fabuły ogrywać. Może trochę pod tym względem, że nie do końca przepadam za graniem multiplayer w te wszystkie strzelanki i tak dalej. Przez jakiś czas grałem i było fajnie, ale później stwierdziłem, że takie, mi to nic nie daje. Wolę pograć w singla. Znaczy ogólnie w ogóle wolę grać w single playerowe gry. Widziałem jakąś historię i właśnie tak pomyślałem, są trzy Call of Duty, w które jeszcze nie grałem, a mam do nich dostęp. Także może na streamach właśnie to się pojawi. Dobra, w każdym razie to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye, bye!